możliwości, które pojawiły się przed młodymi ludźmi wraz z naszym wejściem do Unii Europejskiej, są kolosalnie odmienne od tego, co było przed naszą akcesją, więc chcemy przede wszystkim jednak dzisiaj powiedzieć, jak co roku zwykle dziękuję tym wszystkim, którzy zajmują się edukacją na każdym z poziomów, nagrodzić tych, którzy są szczególnie w tym zakresie zasłużeni, zarówno jeżeli chodzi o tych, którzy uczą, czyli o nauczycieli, jak i tych, którzy się uczą i to uczą się najlepiej, więc ci nasi prymusi, którzy dzisiaj zostaną tutaj wyróżnieni, to jest no, przyszłość naszego regionu, w związku z czym musimy ich w sposób właściwy doceniać, ale rzeczywiście ten tegoroczne święto, regionalne święto edukacji, oprócz tego waloru corocznego, ma w sobie ten wyraźny akcent mówiący o tym, że 20 lat temu ta rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej i że również w niej zmieniło się tyle i to tyle na dobre, że warto to podkreślać i warto mówić o tym, jakby to mogło wyglądać, gdyby, a właściwie może nie warto o tym mówić. Warto myśleć o tym, jak jeszcze lepiej wykorzystać naszą bytność w Unii Europejskiej, to, że wciąż płyną do nas pieniądze europejskie, które trzeba po prostu mądrze wykorzystywać. No, trudno mądrzej wykorzystywać pieniądze niż w edukacji.